Nie grałem, a pracowałem. Mówi o sobie skromnie, chociaż występował u najlepszych Davida Lynch'a, Paula Verhoevena czy Johna Glenna. Jako statysta, aktor drugoplanowy, dubler poznał największe sławy dawnego Hollywood. Andrzej Zbrożek, z pochodzenia sokołowianin, przez 20 lat pracował na planach filmowych, m.in. takich produkcji jak Pamięć Absolutna, Conan Barbarzyńca czy Licencja na zabijanie. Na dzień przed oscarową nocą zabierze nas w świat filmu. Miałem szczęście, naprawdę same sławy. O, tu jest Arnold, to jest w pamięci doskonałej, a tu jest, tu jestem też ja z Arnoldem, to było w filmie Conan. Te zdjęcia to pamiątki z planów filmowych. Andrzej Zbrożek przed stanem wojennym wyjechał do Meksyku, gdzie było drugie Hollywood z ogromną liczbą nowoczesnych studiów filmowych i wszystkimi plenerami. Został statystą w filmie Duna w reżyserii Davida Lyncha. Filmowców zjednał sobie pracowitością i odpowiedzialnością. Tak zaczęła się trwająca 20 lat przygoda i sposób na życie. Przekazywano mnie z filmu do filmu. Z tego względu, że wiedzieli, że ten El Polaco, este Polaco pracuje dobrze. Wśród wielkich aktorów i ludzi filmu zagrał w ponad 20 amerykańskich i wielu meksykańskich produkcjach. Z Arnoldem Schwarzeneggerem pracował przy dwóch filmach. W Conanie był dublerem Vita Chamberlaina. Wystąpił też w Pamięci Absolutnej. Na planie Licencji na zabijanie był dublerem Timotego Daltona. Poznał tam także Benicia del Toro. Pracowaliśmy w James Bondzie. Ja byłem dublerem głównego aktora, a on grał jedną z głównych ról właśnie w James Bondzie. Wspaniały człowiek, wspaniały gość. Filmową przygodę Andrzeja Zbrożka przerwała choroba. Po wielu latach wrócił do Polski, założył rodzinę, zaczął uczyć hiszpańskiego. Dziś marzy o wydaniu swojej książki ze zbiorem reportaży.